Czasami trudno wytłumaczyć, dlaczego coś jest bardzo, bardzo śmieszne. A czasami nie. No i od tej pory ubieram się tylko na żółto. A, to! To moje stoisko z lemoniadą. Jednego lata sprowadzenia tego stoiska zarobiłem na nową piłkę. No właśnie, jeśli będziesz chciał pić, to w lodówce jest lemoniada. Właśnie włożyłem. Ach, nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do domu i napiję się zimnej lemoniady. Bądź grzeczną małpką. Te spodenki dostałem od babci. George nie myślał teraz o śmiesznych spodenkach. Przydałaby mu się nowa piłka. Stoisko z lemoniadą sprawdziło się chłopcu w żółtym kapeluszu. Może i George'owi się sprawdzi. Cześć, George. Niezły upał, co? Chcesz skrzynkę po cytrynach? Proszę, możesz wziąć. George miał już własne stoisko z lemoniadą. Poszło łatwo. Ojej, ale jest gorąco. Hej, czy to lemoniada? Dzięki, ale aż tyle nie wypiję. Nie masz tu kubeczków? To i tak sporo. To może... No, to tyle, ile trzeba. George nie wiedział, że można z jednego kubka lemoniady zrobić dwa. Przepyszna. Coś ci za to zaraz dam. Wspaniały interes. George nie rozumiał, dlaczego wszyscy nie prowadzą stoisk z lemoniadą. Bardzo proszę. Dzięki. George nie rozumiał, do czego to się przyda, ale nie zamierzał się poddawać, póki miał lemoniadę. George nie znał psiego ani kociego, ale poznawał, kiedy ktoś prosi. Nie mógł im dać za dużo, bo za tę lemoniadę miał dostać piłkę. Ale Fryga i Gnioki nie znały tych planów. Chciało im się pić. O, napiłbym się lemoniady. Albo może nie. Mogę ci udzielić rady? Ludzie wolą nielizaną lemoniadę. Ludzie kupują dużo ekspresów do kawy. Zapakowałam już chyba z 15.
Tutaj jesteś, a ja cię szukam w całym sklepie. George chciał się jeszcze pobawić w rozpakowywanie prezentów, ale musiał odnieść do domu spodnie. Nie było go w domu tylko chwilę, lecz kiedy wrócił, po prezencie nie było śladu. Dzięki, że odebrałeś moje spodnie. Wiem, jakie ciekawskie potrafią być małpki, dlatego schowałem prezent, żeby cię nie korciło. Teraz George był jeszcze bardziej ciekawski. George po raz pierwszy widział papier na ścianie. Pod jedną warstwą tapety była kolejna. Zdawało się, że na ścianach są setki warstw. A jednak nie. George postanowił zrobić w łazience porządek. Ale to nie było proste. Nagle przyszło mu do głowy, jak naprawić szkody przed przyjściem pani profesor. Czy to ty, George? Tylko umyj ręce, zanim przyjdzie pani profesor. I dopilnuj, żeby miska z owocami stała w widocznym miejscu. Nie myśl sobie, że ci się uda. Nie myłeś rąk. Patrz, jakie są lepiące. No dobrze, a teraz? Co tu się stało? To pani profesor. Pomóż mi tu sprzątnąć. Dzień dobry. Wszystko w porządku? Już do pani idę. Proszę spróbować owoców. Są na stole. O! Czy to bananarańcza? Nie da się ubrać owoców w skórkę. Tylko natura to potrafi. Ale z drugiej strony natura nie zna bananarańczy. Bardzo panią przepraszam. To od nas na urodziny. O, nie trzeba było. Pomożesz mi rozwinąć, George? Nigdy bym nie zgadła, że w środku będzie płyta. No tak, to miała być niespodzianka. To moja ulubiona symfonia. Pamiętaliście? Dzięki. Posłuchajmy jej przy kolacji. To może ja pomogę. George postanowił coś przekąsić. Wiedział, że to może potrwać. Ciepły dzień na wsi. Najlepszy na zabawę łódką. Łódką zabawką. Nawet kapitan łódki zabawki może trafić na rwące wody w spokojnym strumyku.
Dobry kapitan nie płacze, tylko naprawia. Lub prosi o pomoc. Naprawię ją dla ciebie na jutro z samego rana, kapitanie. Nazajutrz, gdy tylko pani Renkins otworzyła drzwi... W samą porę! Proszę bardzo, możesz na nowo żeglować. George ruszył na swoje ulubione miejsce przy strumyku. Teraz miał łódkę, ale nie miał wody. Ze strumyka została stróżka. Gdzie się podziała cała reszta? George nie znalazł strumienia, tylko dziwną ścianę. Tutaj była cała woda. Zgromadziła się za tą ścianą. Cześć, George. Szukasz tu rodziny bobrów? To one zbudowały tamę, żeby utworzyć zbiornik. W mieście pewnie nigdy nie widziałeś bobra. Tak, to właśnie one pracują w lesie. Robiłem im zdjęcia. Tylko nie podchodź za blisko, bo się zdenerwują. Na razie, George! Więc to były bobry. George chciał im powiedzieć, że gałęzie odpływają. Chyba podszedł za blisko. Przyglądać się nie było można. Zostało puszczanie łódki. Nie chcą mieć George'a przy zbiorniku? To George zrobi sobie własny. Wystarczy tylko wznieść tamę. Musi być prostszy sposób na zdobycie drewna. Deski pani Renkins. Już ci się znudziło puszczanie łódki? O, chcesz sobie wziąć moje deski? Śmiało, a Leslie ci pomoże zabrać je na miejsce. Teraz George miał drewno. Co jeszcze się przyda, żeby zatrzymać wodę? Proszę, to cię rozgrzeje. George myślał o dwóch rzeczach. Halo? Że kakao jest pyszne i że się poddaje. Jak małpka może się bawić, kiedy wszystko zamarza? Teraz już wiedział jak. Thank you.
Obawiam się, że jutro będzie jeszcze zimniej. Trudno. Ale możesz mieć ciepłe sny. Dobranoc. Jutro zimno? George nie mógł się doczekać. Włóż czapkę! Wszystko szło zgodnie z planem. George zrobił lodowy zestaw do gry w kręgle. Wreszcie świetnie się bawił. Wtedy skoczek zrobił coś niespodziewanego. Początkowo George myślał, że wiewiórki nie lubią gry w kręgle. Ale skoczek chciał się dostać do zamrożonych orzechów. George i skoczek do wieczora grali w orzechowego hokeja. Potem George przygotował się na następny dzień. Rano George ubrał się ciepło. Nie potrzebujesz czapki ani szalika. Dziś jest cieplej. Dzień był piękny, czyli zimą można się dobrze bawić. Tyle, że teraz było za ciepło i woda nie zamarzała. Tyle myślenia nad nową zabawą i wszystko na marne. Zima. To taka karuzela nudy. Już zaczęło padać? W nocy ma spaść pełno śniegu. No, dobrze, że kupiłem szuflę. Może wymyślanie zabaw nie poszło na marne. Dzięki niemu George przetrwał nudną część zimy aż do pierwszego śniegu. George, do domu wpada śnieg. Tak, zima jest jak karuzela. A małpy uwielbiają karuzelę.